Wiadomo skądinąd, że pochodzący z Argentyny papież Franciszek od razu na wstępie pontyfikatu w 2013 wybrał sobie takie miano nie bez powodu. Jego duchowym patronem jest święty Franciszek z Asyżu, który z 8 wieków temu promował współpracę chrześcijańsko-islamską, podczas gdy Kościół katolicki zawsze wspierał wyprawy krzyżowe. 6 marca papież Franciszek odwiedził miasto Ur sprzed 6 tysięcy lat, gdzie wedle przekazów biblijnych urodził się Abraham, praojciec narodu żydowskiego i arabskiego. Ojciec Święty, przemawiając w tej kolebce monoteizmu, odciął się od obecnego konfliktu między cywilizacją judeo-chrześcijańską i islamską. Niestety nie asystował temu choćby jeden symboliczny Żyd, aczkolwiek mógł przecież na przykład jakiś rabin zabrać się z nad Tybru samolotem papieskim. Według mnie cały ten dziwny wypad do Iraku miał na celu podtrzymanie groźnej dla Zachodu narracji lewacko-islamskiej. Podczas gdy prawdziwe tradycje miasta Ur uosabia zawarty dzięki Trumpowi arabsko-izraelski układ Abrahama.